Sapkowski to ten, który nie zna żadnego gracza, bo obraca się tylko wśród ludzi inteligentnych, a na to wychodzi, że żaden gracz nie zalicza się do tego grona. Możecie także pana Sapka znać z innej strony, bo to on stworzył świetną sagę o Wiedźminie. Tak, książki były pierwsze. Ten przedługawy wstęp i wypomnienie pisarzowi nie do końca udanej i zarazem przemyślanej wypowiedzi ma rozpocząć news tyczące się wizyty Andrzeja w warszawskiej siedzibie CD projektu. Odwiedziny podobno udane, tak twierdzi wydawca. Choć twórca Geralta na prawie każdym zdjęciu jakiś taki naburmoszony, no ale może ma taki wyraz twarzy. Podczas wizyty było podpisywanie książek, obrazów, luźne rozmowy przy kawce i herbacce i ciasteczkach i jakiś panel tematyczny, w którym Sapkowski odpowiadał na wiele pewnie bardzo ciekawych pytań. Na jednym ze zdjęć widać także jaką sesję motion capture. Kolej w stroju do przechwytywania ruchu, dzierży w rękach miecz, a więc na bank jest to nowy Wiedźmin lub remake pierwszego. Wszystko na to wskazuje, że Andrzej Sapkowski może być konsultantem